tych bocznych. Nie, ja teraz ja nie zapałem. Ja też, nie widziałem. O! Ja nie. Nie, no to jest... Blind Benz. Blind Benz. Nie wiem, wziąłem sobie offroadowy, bo było napisane coś w opisie, żeby offroady. A było napisane Don't Bring Sanchez. A, ale ja mam tak tego lepszego. Ja mam tego lepszego. Ja mam BF400, no. To jest ten taki mocniejszy Sanchez po prostu. Dakarowy. Tak. To jest Dakarowy. Na razie jest... Widziałeś to? On jest mocny, on jest fajny ogólnie i dostał. No, tak. Jak dojeżdża nas. To jest high speed wyścig ogólnie, chłopaki. Dobrze to powiedziałeś. Nie, no jak... To jest Dakar. A tu się pukamy? Tak, no... Oczywiście, że tak. Tylko... A co na Dakarze też trzeba szybko jechać, chłopie. Ale no pukałeś tam pierwszego głównie. Pukamy się. Ha! No dobrze. Daj tam pierwszego! Jak to tak bez pukania? Widzimy się raz na rok? No to takie rzeczy? Nie, stylu, akurat my, Jerel, widzimy się raz na rok. Przyjeżdżał na spotkania z nami. To prawda. No dobra. A najlepsze jest to, że zawsze masz zaproszenie. Tylko że jak ostatni... I zawsze jedziesz, tylko... Nie możesz wtedy. Nie, tylko nie. Ale nie, bo ja mam tam wyjazd jednak, wiecie, chłopaki, ale Sylo, powiedziałeś o tym pół roku temu, no, ale ja teraz wyjazd. Sylo, ostatnio tak powiedziałeś, przyjeżdżasz na pewno, a potem się okazało, że... Nie możesz. No to tak, no to wtedy to tak. Nawet byłeś w Krakowie, nawet przypomnę, że byłeś w Krakowie tydzień przed tym, jak miałeś być z nami się spotkać. No byłem, no. Piosenki śpiewać. Skotek na płotek i mryga. Mogłeś z nami to zrobić, dobra, ale nie chciałem. Jak się u was mówi, ale mryga dobry. Czy mruga? Mruga. Mryga to światłami długimi możecie ktoś mrygać. Mryga? Mryga cwaniak. Ale mi mryga cwaniak. Co daje teraz za słowa? To osob cwaniak jeden z celu, no. Wypchałem go. Tak, to prawda, jechałem. Też jak paksi krzyczysz, czy nie? Kurde. O, mam problem. Paksik nie słucha, to nic nowego, jakby przyzwyczaj się jakby. Czekajcie, to... mam problem. Jaki masz problem? Jestem Paks, poza pytanie płotem. Do ciebie, Syloma. Tylo, jakie pytanie masz? Jak sobie jedziesz samochodem i jakiś cwaniak z przodu jedzie ci długi nie poświeci, jak go mówisz wtedy? Ale dziękuję, że mi mrygasz. Ja mu też tak mówię. Mryga. Ale bym pomrygał. To mówisz... mrygacie czy mrugacie? A mówisz mu tak czasami ręką jeszcze o ty najgorszy. Ty... Ręką mu? Ręką mam mu coś mówić? Może nie. Mówisz mu ręką? Sylo, ej, a może Sylo po prostu umie na migi. Sylo po prostu umie na migi, tak, zostaw Sylo tego, po no. Prostu język migowy. Tak, no to tak, no to ty gadaj tam. On może miga. Jeszcze. Nie pojechał tym samochodem jeszcze. Nie wolno tak. Ale macie jak. Macie migacze w samochodzie. No ja mam kierunkowskazy. Też mam kierunkowskazy, no. Tak? Nie, tylko kierunkowskazy. Ale znam słówko. No tak, ale to mówią... Ale to mówią tacy ludzie z futor. O właśnie, no to mam powiedzieć. Tacy ludzie z futor. Migacza włącz. Ja bym wam powiedział, co ostatnio mój tato powiedział, jak jechaliśmy i widział policję, ale to się nie nadaje, to mówię ja teraz. To nie jest to, co mówili o Gwardii Nilfgaardu. Ja wiem. Dlaczego ty mnie... Że jestem ostatni, debilu, no. I mam jeszcze chujowe! No ty jesteś... No. Dokładnie poleciałeś, to musiałem. Żeby cię armia Nilfgaardu wypier... Michał. Co, Patryk? Gdzie to lecimy? No nie wiem, w tę stronę powiedziałem. Nie bądź zły, Michał. Ale dobrze poleciałeś, gnojku. Rudy, a do tego niski. Nie. Rudy to jest Shepard, a niski też jest Shepard. Co? Ja 1,80 m, Shepard 1,79 m. A i dlatego jestem niski. A, okej. Okay. No dobra. Ale nic czego nie rozumiesz, Shepard? Nie, przepraszam, jakby ja absolutnie, tak. Przepraszam, nie zareagował szanownego pana mecenasa. Co powiedziałeś? Sylo, bo to jest żart od 2015 roku. Tak, od 2015 roku są dwa żarty, które nie są już śmieszne. Kurwa, dwa razy. Coś przed chwilą nowego i gdzieś tego nie złapał. Dobra. Nie wiem kto, no. Pewnie powiedziałeś to do tej ekipy, którą bolisz. No dokładnie tak, dokładnie to. Tak było. Idę do innej ekipy, no. Tak. Tam migacze, pomrugaj tam. Właśnie, dlatego się ekipa rozpadła, bo Sylo tam wbił. Ale mi Paczek wyprzedził pod koniec, dobra, nara. Już koniec? No. To niezła nara. Niezła nara, aha. Nie ma. A, 50% baterii. Sayonara. No nie, sayo. 50% baterii. Możesz podłączyć mordo do prądu i też się będzie ładować.
Ale ty kurde mądry jesteś, Pax. Ja się... Ale wy za kim jesteście? Classic. Robercikiem, zawsze za, Robercikiem. Ja wiem, dokładnie. Za Robercikiem, no. Jakkolwiek by nie był, zawsze dokładnie, za Robercikiem. Dokładnie, plus jeden. Barcelony nie lubię strasznie, ale za Robercikiem jestem. A dzisiaj właśnie rozmawiałem o tym na streamku, że co jest złego w kibicowaniu zawodnikowi po prostu. Bo tam mówią, że o, sezonowcy. Dla Robercika to dobrze chyba. No, bo tak, no tak. Zawsze za Robercikiem. To jest... No. Rejs, czy to jest jakiś... Wyścig. Dobra, czyli można się pukać. Aha! Nawet trzeba! Prawda? Szybki kogandyn. Ja za Robercikiem ogólnie, bo... mega źle skręca ten przerobiony pojazd. No Barcelony nie lubię ogólnie. Zawsze za... Sylo, powiedziałeś to już trzy razy. A powiem jeszcze raz. I mógł się napić, musiałem wodę, musiałem to przepić. A. I ten, i... O! O! Kukaszy. A, było coś. O. Była. Miałem. Dzięki Sylo, że zdetonowałeś drugą, jak sobie. Spoko, chciałem... Co tam było? O! O, zapieczone. O. A to takie coś już jest drugie jeszcze. Okrążenie. Tak, to są szybkie okrążenia. Patrz do krążonka. Fast. Widzę, że się nie opłaca, nikt nie jeździ po tych bocznych. Nie, ja teraz ja nie zapałem. Ja też, nie widziałem. O! Ja nie. Nie, no ty co, bo to jest za szybki. Dlaczego ty mi to zrobiłeś? Dlaczego? Czemu mi to zrobiłeś? Nie specjalnie, no mówię, zrobiłeś no na buście wypchało mnie, on jest za szybki. Ja ci nic nie zrobiłem. To mogło być specjalnie, Szepard, no, słyszę w głosie. Też słyszę po głosie. On mnie tak irytuje ten... On specjalnie. Tak myślałem, go irytuje, patrz, ja go irytuję. Irytujący. Robert Lewandowski. Tak, dokładnie. Robert Lewandowski. Nie. Robert Lewandowski. Jezus Maria, nie pojechałem znowu tym, no... Pyrkajcie. Ja tylko Kminiem ja tu jestem. Żebym postawił 5000 na to, że Barcelona wygra. Yes. Real Madrid. No. Jutro. To. No. Bym wygrał 60000 i bym miał w dupie dużo rzeczy. Wow, ale jest większa szansa, że przegrał. No tak. Naprawdę jest taki kurs duży? Ta. Tak, 50 łapie na Barcelonę. Dwa winy? Że nie, Barca no, na Barcelonę jest duży kurs. 50 na Barcelonę jest. To znaczy, że Bayern nie jest faworytem w tym spotkaniu. Drużyna, tak. Ja wiem, jak działają kursy, Szepard. Tak się tylko, mówię, bo tak brzmiało, jakbyś dziękuję. Nie rozumiał. Dziękuję. Nie, bo byłem w szoku, że aż taki. Ja w sensie wiem, no, że Bayern jest ten, ale... Nie, no... Ale to jest prawda. Sylo, czy ty możesz wydaje, raz, jeden, jedyny raz na mnie się nie zatrzymywać? To jest dobry kurs, myślę, żeby postawić na Barce. No ty jesteś taką szmatą, że wygrają no. Ja trzymam. Bo IMO nie ma tam aż takiej różnicy dużej. No tak, a kurs jest potężny. A kurs jest, no, to prawda. To czemu dopiero teraz mówisz? Potężnym to ty jesteś ja piutem, Sylo, ale... póki co, nie cały dużo. Czas. Patrz, jest w ogóle. Tu jest nie jedzie z nami, okrążeń. Tylko sam se jedzie. Tak, no bo od początku było. Mnie dogoni. Dobra, we tam gnojku, se sam jedź dalej. No. Co ty robisz, oszukujesz? No, bo to robisz. Co? To ja? No, tak, Hogaty, ty, robisz? Ty, no, tak, no, tak. No, oszukuję na tym trzecim miejscu. Góra mi się zawiesiła. O, może fajnie, może w końcu nie będę jechał obok Syla. Zaraz dojadę do ciebie. Syla się na każdym zakręcie, zawsze, za każdym razem się na mnie zatrzymuje. Nie, ten samochód jest do pilzna przerobiony, no! Ale jest ciężko. Coś tak przerabiał. Tak, no właśnie, liczyłem na to, że będzie fajniejsza mapa na ten samochód jednak, A mówiłeś przed, że nie chcesz brać, że nie wiesz, czy chcesz brać? Nie, zastanawiałem się. Właśnie się zastanawiałem. Będzie dobry. Liczyłem na to, że może być zły i jest zły, niestety. O, już super. Ale trikiem to zrobiłem. Nie, to nie był trik. To był ostatnią rzecz, jaką bym nazwał, to, że to był trik jakiś, wiesz? A mi się ten trik podobał. To fajnie. Najważniejsze, że tobie się podoba. Fajnie, przynajmniej tobie jest dobrze, więc... Tak. Cieszę się twoim szczęściem. Jesus Christ. Aż za dobrze. Ej, wy tak... Co proszę, nie bardzo mocno tracicie. No tak, bo mam tu impostora, no. Po prostu bierzesz wyścig. A, bo wy się tam pukacie. No, znaczy mnie, na przykład Sylo co chwilę puka. Ten samochód jest za szybki, żeby nim jechać. Uderzyłem w metę, bo nie wyhamowałem. Co? Bo nie wyhamował. I don't get it. Bo nie wyhamował. Uderzyłeś w metę, bo nie wyhamowałeś? No, dokładnie tak. Dokładnie to zrobiłem. Palnąłem metę. Dokładnie tak. Dokładnie. Ej, bo ja zaraz Syla przewidział. Lubanko robił. To Syla.
Rupa, nie gadasz. No jakie dublowanko? Co to za głupoty gadasz? Dublowanko. Jak dublowanie zrobisz, to oni cię rozwalam przecież, chłopie. Ty nie przyjedziesz dalej. Ty mnie rozwalą, niby co ty gadasz teraz, czy... My są lepsi niż ci się wydaje. Nie dogonię. Prawda. Ale jeszcze dwa okrążenia i bym z lawy dogonił. Nie dogonił, wiesz, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Trzeba się eksperta. Ja ostatnio byłem się odlać gdzieś tam. Półtora minuty wróciłem wyścig partii. Półtorej minuty, tak? Oglądałem. Ja to półtora. No to przecież co? Ja lepiej wiem. Ja wiem lepiej po ile minutach wróciłem. Nie kogoś, tylko Bartka wyprzedziłeś. Mówiłem, że Bartka. Powiedziałem, że Bartka wyprzedziłem. No tak, mówił. Powiedziałem to na samym początku. To jest ważna. Tylo. Persona. Wróciłem, co ty robisz tutaj z metru. No co? No to bym cię dogonił jak jeszcze jeden. Nie dogoniłbyś. Nie dogoniłbyś. No nie dogoniłbyś i tyle. Silo już nie. Potwierdził, żebyś nie dogonił i tyle. Tak by nie, ja nie potwierdziłem, Jesteś zrobiłeś? Potwierdzaczem, Silo, to prawda, jednym z większych. Ale ja jesteś, bo widziałem. Zaakceptowałem. Nie zaakceptowałeś, tylko potwierdziłeś, kolega. Rożny dla Bayernu. Ale ty nie wiem, kto rozgląda. Niech zaraz karniaczek dla Bayernu. Nie, dla Barcelony. Co ty mówisz tam, chłopcze? Robercik strzela karnego swoim? Ale jaja, to by było.